Diogenes to starożytny filozof. W jasny dzień szedł z lampą zapaloną po ulicach i kiedy go pytano, co on robi, powiedział: szukam człowieka. Czy to ważne pytanie? Jedna z kobiet, snując refleksję nad naszym światem, powiedziała: myśleliśmy kiedyś, że życie się kręci wokół Ziemi, że cały świat się wokół Ziemi kręci. Potem odkryliśmy, że to nieprawda, że się wszystko kręci wokół Słońca. A teraz wszystko wokół mnie. I to jest niebezpieczne. Jak znaleźć człowieka, takiego, którego chcemy spotkać? Jak się rodzi człowiek? Pewnie jest wiele aspektów, a ja chciałbym o jednym. O jednym niezwykłym, który ksiądz kardynał Krajewski napisał w swoim tekście i który ja czytam i czytam. Powiedział tak: na człowieku Boga trzeba widzieć. Tak jak pewna stypendystka w szpitalu rzymskim, ordynator zapytała ją: była pani na mszy świętej? Trochę przestraszona powiedziała: tak, a ta krótko powiedziała: to widać. I bardzo te słowa za mną chodzą. To widać. Może właśnie by o to chodziło, żeby tę miłość Jezusową, największą, było widać na twarzy, w oczach, rękach, słowach. Najlepiej by było, jakby ktoś powiedział: widać na tobie. To jeden ze sposobów, bardzo bezpieczny, stawać się człowiekiem.